Sytuacja, jaką mamy na terenie w spółce przewozy regionalne, jest tragiczna. Nie posiadamy umów długoterminowych, są zwalniani pracownicy i tracimy miejsca pracy na terenie Dolnośląska i na terenie całego kraju. Dlaczego przystąpiliśmy do strajku? Dalsza przyszłość pracowników i los tych wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni, jest nas prawie 9 tysięcy pracowników, rysuje się w czarnych barwach w sposób taki, że bez dofinansowania i dokapitalizowania tej firmy i oddłużenia jej, zarząd spółki spodziewał się ogłosić upadłość. Decyzja o strajku, jeśli zapadnie, strajk jest ograniczony, bez limitu czasowego. Nie określiliśmy, jak długo będzie trwał ten strajk. Mamy taką nadzieję, że ta druga strona, jaką są samorządy, w wyniku naszych działań dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Przepraszamy podróżnych, ale my już zrobili wszystkie kroki, jakie prawnie nam zezwalały. A więc robiliśmy pikiety, petycje, pisma, nawet strajk w 2011 roku, 24 godziny. To się odbyło w ramach tego całego, tej sytuacji, jaka jest z przewozami regionalnymi od momentu usamorządowienia w roku 2008, z momentem przejęcia przez samorządy spółki przewozy regionalnej.